Istnieje bardzo poważne, chociaż też bardzo subtelne niebezpieczeństwo, polegające na tym, że naszymi praktykami religijnymi jakoś przykryjemy tak naprawdę jakąś nieprawość, która jest w nas. Bóg chce nas przemieniać, Bóg chce nas uświęcać, oczyszczać. Do tego oczywiście mamy jakieś praktyki religijne, ale często może tak się dziać, że te praktyki, jakby zamiast stać się narzędziem przemiany, staną się taką przykrywką. I tak modlitwa e, może stać się taką przykrywką, nasza aktywność modlitewna może stać się taką przykrywką właśnie dla e, jakiejś przestrzeni, w której nie słucham tak naprawdę Pana Boga. Nawet sakrament spowiedzi. Może stać się przykrywką do tego, żeby siebie rozgrzeszyć, żeby mieć spokojne sumienie, ale żeby nie doszło do żadnej zmiany w moim życiu. Często te praktyki pobożne właśnie mogą stać się takim substytutem, który pozwoli nam się poczuć dobrze, no bo jednak coś tam robię, modlę się, wchodzę do, do kościoła, spowiadam się. Ale jednocześnie, jakby moje życie nie podąża za tym, czy moje życie pozostaje jakby niewzruszone, bez zmiany, no bo jakby wydaje mi się, że to co robię w sferze religijnej już wystarczy. Dzisiaj taką sytuację spotykamy w, u Achaza. Achaz mówi: Nie będę prosił Pana o znak, nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Wydaje się to bardzo piękne, co mówi Achaz: no Nie chcę wystawiać Pana Boga na próbę, ale prawda jest taka, że On po prostu nie chce usłyszeć Bożej odpowiedzi, bo On wie, że to, co sobie wymyślił, jest zupełnie sprzeczne z tym, co chce mu powiedzieć Pan Bóg. On jest w bardzo ciekawym położeniu, bardzo trudnym też położeniu. Musi podjąć decyzję. Zbliża się niebezpieczeństwo, więc czy ma szukać sojusznika w Asyrii, czy też uwierzyć, że Pan Bóg mu pomoże. I on już sobie znalazł po ludzku sojusznika, wcale nie jest zainteresowany tym, co Pan Bóg ma mu do powiedzenia. Pan Bóg chciał mu powiedzieć coś zgoła innego. Więc on się zastawia właśnie pobożnością, nie będę pytał, nie będę wystawiał Pana Boga na próbę, ale tak naprawdę chodzi mu o to, że nie chce usłyszeć tego, co mówi mu Pan Bóg. To Słowo Boże dzisiaj może nas właśnie zaprosić do takiej refleksji, czy moją religijnością nie przykrywam jakiejś nieprawości, czy moja religijność nie staje się jakimś substytutem realnej zmiany, która powinna się dokonać we mnie.